Na pewno widzimy, że Polacy mają serce do walki, prawda? Tego im nie możemy zarzucić nikomu z nich. Ci wszyscy, co byli w uciece, chcieli walczyć, pokazali, że robią wszystko. I Poliański, i Michał Kwiatkowski, widzieliście, próbował odjeżdżać, Paterski. No każdy z nich, Marczyński, Gołaś, no Niemiec, Przemek. Każdy z nich chciał pokazać się tutaj jak z najlepszej strony, zaskoczyć ten peleton, ale no Tour de Pologne już ma taką markę i taką renomę, że tutaj nikt nie odpuszcza. Tu przyjeżdżają zawodnicy przygotowani w 100%. Żebyś wygrał Tour de Pologne, to musisz być naprawdę w 100% formie. Peleton, jak rozpędza się, jak wychodzą zawodnicy Sky'u, nie wiem, Astany, w doskonałych składach, którzy przyjechali, to rwą ten peleton i zostaje tylko ten, kto jest najlepszy, tak się mówi po kolarsku, kto ma pod nogą. Tutaj nie wygra tego wyścigu kolarz przypadkowy. Tu, jeżeli chcesz wygrać, musisz być przygotowany, tak jak do Tour de France, do Giro d'Italia, również taki do Tour de Pologne. Tu nie można sobie przejechać tak przypadkowo, udało się, że ktoś wygra coś tam, bo nie ma takiej szansy. Widać, że Michał robi wszystko, żeby zadowolić kibiców i siebie, aż mi go nieraz było momentami szkoda, bo widzieliście, że nie można jednego czego mu zarzucić, serca do walki. Robi wszystko, zostawał pod górę, doganiał ze zjazdu, no to ja wiem, co zawodnik czuje, to tak jak na takiej gumie jeździsz, prawda? No i to, co pokazywał, pokazuje, że szanuje ten wyścig, że chciał się pokazać, może chciał się przełamać w jakiś sposób, ale tutaj było tempo tak mordercze, że nie było szansy, żeby będąc w dobrej formie, w takiej 100% formie, nawet przyjechać z przodu, już nie mówiąc o zwycięstwie.